W ostatnim czasie na rynku walutowym mamy spore zawirowania. Jednym z przejawów takich zawirowań jest drożejący frank szwajcarski. W Polsce widzimy to najlepiej w notowaniach franka do złotego, które pukają do okrągłego poziomu 4 zł za franka, nieoglądanego od ponad 2 lat. Co stoi za takim obrotem spraw? No, przede wszystkim stoi presja na Europejski Bank Centralny, aby ten obniżał stopy procentowe i dalej luzował politykę pieniężną. Coraz gorsza sytuacja ekonomiczna w Europie oznacza, że EBC jest pod dużym naciskiem z wielu stron, a z kolei Bank Szwajcarii, który już otrzymuje bardzo niskie stopy procentowe, na ten moment nie myśli o ich zmianie. Zatem mimo, że w Szwajcarii cały czas mamy stopy lekko niższe niż w Eurolandzie, to jednak rynek oczekuje, że ta różnica się zmniejszy, a wobec różnego rodzaju niepokojów, takich jak Brexit czy przedterminowe wybory we Włoszech, kapitał po prostu woli już dopłacić tą niewielką różnicę i być we franku. Co więcej, dane pokazują, że pomimo prób interwencji, domniemanych interwencji Banku Szwajcarii, frank cały czas zyskuje wobec euro, a ponieważ na rynku walutowym mamy sporo napięć, to euro zyskuje wobec złotego. No i efektem jest spory wzrost kursu frank-złoty. I o ile nie sądzę, aby tutaj doszło do jakiejś eksplozji wzorem tego, co widzieliśmy przed kilkoma laty, to jednak wszystko wskazuje na to, że frank po prostu w najbliższym czasie będzie drogi. Tutaj jeszcze warto nadmienić o ostatnim kryzysie walutowym, który dotknął argentyńskie peso. Po przegranej w prawyborach obecnego prezydenta, no, rynki obawiają się o to, że Argentyna znów może stać się niewypłacalna i to dodatkowo nakłada presję na waluty rynków wschodzących. I o ile złoty będący w tej strefie, można powiedzieć, walut powiązanych z euro zachowuje się dużo stabilniej, o tyle jednak lekka presja z tej strony również jest widoczna.